Ten przedświąteczny odcinek Top 5 Silesia Flash mieliśmy zamiar nagrać w Laponii, ale niestety ktoś nam wykupił bilety lotnicze, więc zrobimy go tu z Katowic w jakże pięknych, wiosennych okolicznościach przyrody. No już dawno takich pięknych, ciepłych świąt nie było, ale okazuje się, że ciepłych nie dla wszystkich. Dzisiaj w Top 5 temat, który zbulwersuje z pewnością wszystkich. I chociaż mamy już mocno przedświąteczną atmosferę, to nieco ją zmącimy. Ale będą też i pozytywne tematy. Wojtek Grzegolewski, zapraszam na program. Jest taki reklamowy slogan: zostań bohaterem we własnym domu. 13-letni Olaf z Katowic wziął sobie tak bardzo go do serca, że został bohaterem nie tylko we własnym domu, bloku, mieście, ale w całym województwie śląskim. 13-latek bowiem okazał się tak rezolutny, że nie jeden dorosły nie ma takich kochones jak ten mały smyk. Kiedy pożar wybuchł w jego mieszkaniu, nie spanikował, nie uciekł, pomógł wydostać się z płonącego mieszkania swojej siostrze oraz kotu, a sam, uwaga, rzucił się do gaszenia płomieni. No i rzucił się z takim rezultatem, że strażacy, którzy przybyli błyskawicznie na miejsce, mogli już tylko i wyłącznie podziwiać efekty jego pracy. Pożar bowiem zdusił w zarodku. Jak przyznają strażacy, zrobił to bardzo fachowo. No i teraz strażacy młodego człowieka postanowili nagrodzić. Było ciemno w domu, miałem gaśnicę, to wziąłem i ugasiłem ten ogień, co się pojawiał tam, co było w kuchni, to ugasiłem. Tak prosto o tym mówisz, ale to chyba nie było takie proste. Dla mnie to może było proste, potrzeba było się opanować. Ja się nie czuję, że jestem jakimś wielkim bohaterem. Miałem zrobić to, co dla mnie należało, ugasiłem, a resztę to sąsiad weszedł i zagasił wszystkie korki i zakręcił gaz. Dlatego, że jest bardzo odpowiedzialnym dzieckiem. W różnych sytuacjach, że tak powiem, umie pomóc, umie się zachować, więc myślę, że tutaj, tak szczerze mówiąc, spodziewałam się, że da sobie radę w danej sytuacji. Olaf z Katowic o pomoc prosił strażaków, a Arkadiusz Sosnowca prosi wszystkich mieszkańców. Chodzi o Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta Sosnowca, który na swoim Facebooku wydał bezpardonową walkę wszystkim dzbanom, którzy niszczą mu miasto. A takich przegrywów, którzy nie mają nic lepszego do roboty z własnym życiem, jak tylko demolować Sosnowiec, jest naprawdę sporo. O czym świadczą kolejne filmy, które prezydent zamieszcza w sieci i prosi mieszkańców, jeżeli wiecie kto to, to pomóżcie ich złapać. Dla mnie to jest przerażające. Ja jestem wychowana w rodzinie, w której był szacunek do wszystkiego, co mnie otaczało. Co się dzieje, to ja nie mam pojęcia. Natychmiast na miejsce tego zdarzenia pojechali policjanci, którzy przeprowadzili tam oględziny i dzięki tym oględzinom wiemy, że nie zabezpieczono na miejscu tego zdarzenia żadnych śladów, które wskazywać by mogły, że do zniszczenia tej wiaty przystankowej użyto na przykład ostrej amunicji. Kilka dni temu kamera dosłownie, no jak na dłoni, widziała, jak jeden z dzbanów malował ścianę graffiti. Szybko sygnał od osób z monitoringu trafił do policji, do straży miejskiej i dosłownie w ciągu kilkunastu minut sprawca został złapany. O ile ludzie niszczący własne miasto to po prostu kretyni, o tyle nie wiem, jak nazwać tych, którzy robią coś naprawdę podłego. A teraz o takich właśnie powiemy w Top 5 Silesia Flash. Chodzi o ludzi, którzy zostawiają swoich rodziców, dziadków, czasem dalsze pokrewieństwo w szpitalach na święta. To nie żart. Naprawdę sporo jest w województwie śląskim osób, które szpitale traktują jak przechowalnie osób starszych, schorowanych, niedołężnych w czasie świąt i zbliżającego się Sylwestra i Nowego Roku. Śląscy lekarze biją na alarm. Ludzie, ogarnijcie się. Co wy robicie? Faktycznie. Co roku obserwujemy takie dziwne zwiększenie pilnych przypadków pacjentów, którzy są przywożeni na izbę przyjęć przez swoje rodziny, bądź wzywane jest pogotowie, aby chorych umieścić w szpitalu. Są to z reguły pacjenci starsi, schorowani, chorujący na choroby przewlekłe, u których w tym okresie występuje akurat zaostrzenie. Znaczy, nie apelowalibyśmy o to, ale rokrocznie obserwujemy taką tendencję, że ilość tych zaostrzeń zwiększa się w okresie przedświątecznym. Teraz też jest w modzie często wyjazdy świąteczne, więc często też się zdarza, że rodziny proszą o to, aby pacjenci pozostali w szpitalu. No, różne są przyczyny, trudno nam w to wnikać, natomiast takich przypadków jest dużo. Najbardziej empatyczna pielęgniarka, najbardziej empatyczny lekarz nie są w stanie zapewnić tej takiej bliskości w święta, którą daje rodzina. Przy tym wszędzie w mediach mówi się, że jest to czas rodzinny, czas świąteczny. Wracają ludzie
z dalekich stron na święta, a tu osoba najbliższa, mama, tata, babcia, jak już powiem tak brzydko, zrobiła w życiu swoje, jak przygotowywała kiedyś dla nas te święta, przygotowywała dla nas prezenty pod choinkę, teraz staje się osobą niepotrzebną, bo może zaburzyć tą atmosferę rodzinną i to jest przykre. Niezwykłem nikomu niczego złego życzyć, ale mam nadzieję, że tych, którzy potrafią zrobić coś tak okropnego własnym rodzicom czy dziadkom, kiedyś spotka podobny los. Chociaż są święta, więc chyba czas sobie wybaczać. Ale że są święta, to też czas się obdarowywać. Fundacja TVS jest w tym mistrzem świata. Po raz kolejny sprawiliśmy komuś radość. Cała telewizja TVS zbierała prezenty dla ośrodka wychowawczego w Sosnowcu. Takiej specjalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, do której cała kawalkada samochodów z telewizji TVS pojechała z prezentami, żeby sprawić dzieciakom radość. Świąteczna paczka to już tradycja w telewizji, już po raz kolejny przygotowujemy paczkę dla najbardziej potrzebujących. Jak widzieliśmy, jest tutaj bardzo radosna atmosfera, pracowita, wszyscy zaangażowali się w pakowanie, a przede wszystkim najpierw zgromadziliśmy te wszystkie dary i tutaj serdeczne podziękowania dla pracowników, dla przyjaciół, dla firm zaprzyjaźnionych, wszyscy ci, którzy otwarli swoje serca. Otrzymaliśmy informacje od opiekunów ośrodka w Sosnowcu, że potrzebują naszego wsparcia. Robią remont kuchni, mają tu 9 wspaniałych dzieciaków i młodzieży, którymi się zajmują. I panie powiedziały, potrzebujemy waszej pomocy. No więc reagujemy i jesteśmy dzisiaj tutaj, z czego bardzo się cieszymy. Co jest waszym zdaniem najpotrzebniejsze z tych paczek? Koce. No koce. Tylko koce? I myszki. Zabawki. Nie liczyliśmy aż na taką pomoc. Wiadomo, przy takiej ilości dzieciaczków zużywają się sprzęty kuchenne, pościele, koce, także no to jest taka pierwsza potrzeba, prawda? Takie podstawowe rzeczy codziennego użytku. Prezenty wymagają jeszcze jednego świątecznego artefaktu, takiego, pod którym ja stoję. Choinki, ale nie trzeba kupować od razu ani 20, ani 5-metrowej. W ogóle nie trzeba choinki kupować. Dożyliśmy takich czasów, że można wypożyczyć nie tylko hulajnogę czy samochód, ale nawet choinkę na święta. Więc po co wycinać w pienie lasy, jak można wypożyczyć? Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wprawdzie jeszcze nie wypożyczamy drzewek, bo akcja startuje tak naprawdę 19. Będziemy wypożyczać, wydawać już drzewka dla klientów. Natomiast już są pierwsze kontakty, że klienci są zainteresowani i chcą rezerwować drzewka. Mega ciekawa opcja, muszę przyznać, bo po co zatrudniać jakiegoś brudnego drwala, żeby nam wycinał choinkę w lesie, kiedy do lasu można choinkę odstawić. Tylko pamiętajcie, top 5 sesja flash nie odstawiajcie. Nawet w czasie świąt, które już tuż, życzymy wam pod choinką mnóstwa super prezentów, ale przede wszystkim, żeby te święta były niezapomniane, ciepłe, rodzinne i takie, jakie sobie wymarzyliście i jakie chcecie. Zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Do zobaczenia.